Świętowanie Bożego Narodzenia ma wieloaspektowy wymiar, od wyznawania, manifestowania, poprzez przeżywanie, nauczenia nowego pokolenia, korzystania ze skarbca kultury chrześcijańskiej i narodowej. W szczodrze wyposażonym skarbcu znajdziemy ponad 500 polskich kolęd, pieśni opartych na biblijnych opisach narodzin Jezusa, pokłonów pasterzy i mędrców oraz niezliczone bogactwo piosenek ludowych, opartych tylko na motywach bożonarodzeniowych, czyli pastorałek. Tenże skarbiec świątecznych śpiewów kształtowała się przez wieki naszej polskiej historii. Piękną tradycją jest coroczny, dekanalny przegląd kolęd i pastorałek odbywający się w naszej zbawskiej szkole. Na jubileuszowym 15. przeglądzie witam serdecznie wszystkich miłych gości, których obecność jest dla nas piękną kolędą, corocznym spotkaniem ludzi serdecznych, których połączył wspólny śpiew. Szczególnie gorąco witam wójta gminy Zglewo, pana Krzysztofa Trawickiego. Witamy serdecznie. Witam zastępcę wójta gminy Zglewo, pana Artura Perona. Witam ksiądz prałat Zenon Górecki. Witamy serdecznie. Myślę, że niespodzianka bardzo miła dzisiaj, ksiądz Robert Kierwic. Witamy. Witam państwa Wildman, panią Zofię. Jest pani Zosia. Myślę, że pan Jan nas dotrze. Witamy również serdecznie. Proszę państwa, są z nami również przedstawiciele pracy. Witamy jeśli z Pociebia, państwa redaktorów. Ma jeszcze do nas dotrzeć dzisiaj Radio Głos. Mam nadzieję, że do jamu. Ale oczywiście najważniejsi jesteście wy, moi drodzy mili, mali i duzi wykonawcy. Witam przedszkolaki ze Zglewa. Wiem, że już dotarli do nas uczniowie z Bytomi, z Bożychowa, z Kleszczewa, ze szkoły oraz Stowarzyszenie Pogoda. Witam Pińczy. Uczniów ze Zglewa. Witam wszystkich opiekunów, dyrygentów, rodziców, którzy nas wspierają w tej dzisiejszej uroczystości i wszystkich, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Życzę szczególnie radosnego kolędowania, by jubileuszowy, 15. kryształowy przegląd stał się dla wszystkich obecnych źródłem głębokich przeżyć. Zaczerpnijmy ze skarbca najlepsze myśli, wartości i siłę na cały 2013 rok. Dziękuję bardzo. Po takim pięknym wystąpieniu powitanie pani dyrektor króciutko. Wszystkich serdecznie witam i życzę, aby ten nowy rok, tak jak w tym kolędowaniu, zawsze jest optymizm, wiara w przyszłość, aby przyniósł nam same dobre rzeczy, a wykonawcom, aby to, co niesie piękna kolęda, im w tym wykonaniu ich wyszło. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu wójtowi. Na początek pragnę nadmienić, że poszczególne zespoły będą występować w kolejności zgłoszeń. Jako pierwsi wystąpią przedszkolaki z Gminnego Przedszkola z Bełym. Po nich członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Pogoda. Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych z Kleszczewa, Bożychowa, Pińczyna, Bytoni i na zakończenie zaśpiewają gospodarze chór Sur Sum Korwy z Zespołu Szkół Publicznych z Bełym. Pewnie trudno w to uwierzyć, ale kolędy wcale nie powstały jako pieśni bożonarodzeniowe. Na początku swojego istnienia kolędy były częścią składania sobie życzeń i wręczania sobie podarków noworocznych. Zresztą wskazuje na to ich nazwa, która wywodzi się od łacińskiego słowa kalendar, co oznacza pierwszy dzień miesiąca z gminnego przedszkola w Zglewie. Zaprosimy ich na scenę prawa.
śpiewają w szkole jedynek nie mają. Dzieci, które małe umiejętności mają, grzeczne były i porządki w domu robiły. Mama potrawy wigilijne przygotowała. Wszyscy czekają, kiedy pierwsza gwiazdka na niebie się ukaże. Wtedy cała rodzina i goście zasiądą do stołu. Wszyscy wszystkim ślą życzenia. Życzę szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Biesiadnicy pokarmią wzmocnienie, udają się do gościa.